Witam wszystkich bardzo serdecznie i mile w kolejnym filmiku z nadwody. Jestem dzisiaj, ciekawe, bo jestem dzisiaj pierwszy raz na otwartym już dla wędkarzy zbiorniku Świnna Poręba. Znajduję się w Zembrzycach, tutaj występuje naprzeciw mnie tak zwany stopień Bystrze. 50 metrów w górę, 50 metrów w dół nie wolno wędkować. W górę mamy muchę, a ja oczywiście idę tutaj w stronę, gdzie będę próbował coś z jakimś pstrągiem na spinning. Jestem tu pierwszy raz, także dopiero rozkminiamy miejscówki, wszystko. Także zobaczymy. Zbiornik już został otwarty. Także można już sobie łowić. Oczywiście trzeba mieć kartę. No i po wykupieniu tam zezwoleń można już łowić. Cała sezonówka oczywiście już przeze mnie została zakupiona. Myślę, że jestem jednym z pierwszych, który będzie łowił na zbiorniku. No i co, no wiem tyle z dobrych źródeł, że zbiornik został bardzo dobrze dorybiony różnymi drapieżnikami, jakimś białorybem. Większość naszych filmików było tutaj z tych rejonów, tylko byliśmy na terenach mojego byłego koła. Znaczy koło dalej istnieje, ale nasze stawy już nie. No i co? Co, znówka 200, jedna dziówka 30 i musisz być posiadaczem karty wędkarskiej. No i z tego co wiem, to tyle na razie. Dobra, ja jestem już mniej więcej przy wodzie. Rozprostuję sobie spinning. Myślę, że zaczniemy jakieś takim pstrążkiem, to jakieś zrobimy jakieś rzuty. Na początek założę jakąś małą obrotóweczkę. Ze względu na to, że to dopiero są pierwsze rzuty, także nie wiem jeszcze, jakie to jest ukształtowanie dna. A nie chcę też od razu walić zaczepów, urywać moich przynęt. No, próbujemy, no. I myślę, że oglądając moje filmiki, dobrze wiecie, co tutaj na tych wodach będzie mi się sprawowało. Dobrze. Także na początek pójdzie słynna już chyba raczej tutaj na tej wodzie przeze mnie często stosowana obrotóweczka z Dama. 3 gramy. Myślę, że może zrobić robotę. Jest słoneczny dzień, także myślę, że pstrągi mogą jakieś wychodzić. Nie wziąłem sobie okularów polaryzacyjnych. No i dobra, pierwszy rzut. Świdnej. Myślę, że rzeczka jest jak najbardziej fajna. Płyną takie różne dziadostwa. No ale cóż, no.
Przejdziemy dalej. Tego Woblera, takie mam nowego, sobie kupiłem. Miał być na Orawę, ale... ale dzisiaj będzie tu. Będzie schodzić za nim. Się tu uda wydobyć. Może być naprawdę. O. Fajna, trochę woda. Kamienie naprawdę. Damy tutaj rzut do coś. Ale tam
zapraszam na kolejne filmiki. To był tylko taki rekonesans nad wodą. Zobaczyć. Jak ktoś chce zobaczyć tutaj regulamin łowiska, to zapraszam na stronę internetową RZGW.